Jak donosi dobry tydzień, Zofia Zborowska, 31L? Zdecydowała się zamieszkać z wroną. Rodzice czekają na ślub. Pierwszy raz mam jednolitą zastawę. Cieszy się Zofia, Zborowska. Reklama zamieściła w sieci filmik, na którym z dumą pokazuje elegancki komplet naczyń. Kupiła go na nową drogę życia. Jak się dowiedział dobry tydzień, właśnie zamieszkała z ukochanem. Andrzejem, Wroną, 30 l. W jej mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Związkowi pary kibicują rodzice. Państwo, Wronowie i zborowscy poznali się i zaprzyjaźnili. Niedawno Maria Winiarska z mamą sportowca wybrały się na jego mecz. Taściówka dumna. Mój pierwszy mecz o nico na żywo, kibicowała podekscytowana, aktorka i podzieliła się z fanami zdjęciem z siatkarzem. Wraz z mężem polubili Andrzeja. Wiktor Zborowski także. W młodości planował sportową karierę, chciał być koszykarzem, więc mają z Andrzejem wiele wspólnych tematów. Zofie cieszy wsparcie i akceptacja jej wyborów. Marzy, żeby stworzyć związek tak trwały i udany. Jakie rodzice? 19 kwietnia obchodzili 43. Rocznice ślubu, ale parą są już. Od pół wieku. Jestem wam niewiarygodnie wdzięczna za to, że przeszliście wszystkie kryzysy. Jesteście razem. Daliście mi wzór, który mam nadzieję kiedyś doścignę i sama spojrzę mojemu, staremu dziadowi w oczy, uśmiechnę się w sercu i puszczę w niebo oko. Do was. Kocham was, bardzo, napisała dumna córka. Wierzę, że Andrzej to ten jedyny. Czy już niedługo stanął na ślubnym kobiercu?